Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wraz z moją młodszą siostrą przejdziemy przez więzienie Creepera. Tak jest widzowie, nie mylicie się, jest to zbudowane przez Jagiełła i teraz będziemy to razem przechodzić. Tyle. W każdym razie widzowie, jak chcecie kolejny odcinek, w którym zamknę moją siostrę w takim więzieniu i razem będziemy musieli go przejść, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a my oczywiście takie coś nagramy. Jest ze mną moja młodsza siostra, dzień dobry. Witam serdecznie, co ja będę z tego miała? Co to będziesz z tego miała? Satysfakcję i wdzięczność do końca twojego życia. A co byś chciała? No ja... Powiedziałeś mi, że to jest mega trudne, tak? Tak, na pewno zginiesz. Że ja zginę, no. Aha. Ale jeśli nie zginę, to dajesz mi 10 złotych. Dobra. A jeśli zginę, to ci nic nie daję. Nie, jeżeli zginiesz, to ty mi dajesz 1000. Nie, takiego... Ha, ha! Co? Jaki... Widzisz, jak on jest? Ja go nie lubię. Dobra, nie nagrywam spoko, z tobą. Spoko, jak nie zginiesz, daję ci dychę. Jak zginiesz, to nic się nie dzieje, będzie dobra. Spoko. Dobra, no dobra. To słuchaj, wchodzisz do środka, klikaj przycisk i rozpoczynamy. Let's go. No kliknij przycisk. O, dzień dobry. Dobrze, nie jesteśmy. Agresuj się tak. Dobra, no więc słuchaj, na samym start parkour. Ja będę to przechodzić razem z tobą. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu chcę pokazać widzom, że jest to proste i że da się. Ja zaraz zginę, bo mam mało życia, ale to się nie liczy. Jak ty masz mało życia? To ile ty masz życia? Nawet 3 serduszek nie mam. Ale to dlatego, że ja tam przed odcinkiem spadłam. Dobra, czekaj, zrobimy taką rzecz. Dolecisz tu do mnie? Dam ci złote jabłka. Albo jedno ci dam, kurczę, co ja będę więcej. Tak, żebyś sobie zregenerowała życie, a resztę dam ci ziemniaki. No lecisz tu, czy nie lecisz? Się boję. Ajajaj, poszło, pękło. Chodź tu. Masz to i masz to. Żebyś miała do końca tutaj, prawda, żebyś się mogła wyleczyć. Więc sobie zjedz elegancko. Dobrze. No ja tu czekam na ciebie, trudne. To jest... Ale gdzie? To jest dopiero proste. To jest jeszcze proste. No i lipa. Oj, no Tosia, musisz zrobić tak, musisz jakby... No, ale... Musisz jakby to kliknąć i od razu skoczyć. Ja wiem, dobra. To nie jest od razu. Ja to nie doleciała. No bo ja muszę kliknąć dwa razy dopiero W. Jakby wiesz co, Kuman? No tak. No nie! Dobra, co to chodź, za Jagieł to przygotowywał? Ja cię zwolę, ty go zwolnij! Nie. Jagieł bardzo dobrze przygotował to. Dobra. A! Cię panie, kurczę, za wolno! Tak, zaraz mi coś trafi. Chodź, ja ci to kliknę, bo tam jest jeszcze drugi raz takie samo. O Boże! Dawaj, tu. Uwaga, czekaj, klikam, czekaj. Żebyś wyczuła, czekaj, uwaga. Nie! Co? Przeszkadzasz mi. Dobra, będę na dole. Jesteś gotowa? 3, 4. No i lipa. Jak ty? Ty musisz skoczyć na krawędź tego. Nie na środek, patrz, musisz skoczyć tu gdzieś, w tym miejscu. Widzisz? Dobra. 3, 4. Jest! Dobrze, jest, dobrze. Jest, jakie szczęście! No i teraz ty drugi. Sama to spróbuj. Ja teraz sama. Ale wiesz, że teraz mi się nie uda. Zawsze tak Pewnie jest. Tak, ale spróbuj. No i lipa. No za wolno, chodź, jeszcze raz. No bo ja muszę dwa razy W kliknąć. No to trzeba mieć szybkie, zwinne palce, nie? Dawaj, próbuj. Ej! Prawie ci się udało! Gdzie się po... Ale, a widzicie jaki on jest? Wredny? Dobra, niby dobra. Miły czasami. Dobra, no jest... Adia i... O! Odbiłaś się! Ja myślałem, że się nie udało. Dobra, no czekam tu jeszcze raz, daję ci jeszcze dwie próby, nie? Dobra, pierwsza próba z głowy. I uwaga, druga. Musimy zrobić, ej. O! Jest! Ale tu mam jeszcze dwie. Co masz jeszcze dwie? No tu, bo ja tego nie zrobię za pierwszy. No dawaj, rób, spróbuj. Nie. Dobra, masz checkpointa, jeszcze masz. Ostatni raz. Dobra, okej, okay. Podobała mi się taka ambicja. Dobra. Ambitna bardzo. Uwaga. Jest. I uwaga, następne. Nie. Dobra. Czekaj, no już ci daję, tu masz. Masz checkpointa. Ale tak było Pójdźmy blisko. Dalej, bo widzę, że pistolet cię przerosł. O kurczę, widzę, że cię więcej przerosło. A! Dobra, jest. Dobra, lecisz dalej. Jeszcze tu masz to. Jeszcze masz te, jak to się nazywa? Kraty do przejścia. Uwaga. Tak jest, poszliśmy na dno. Chciałabym zaznaczyć, że ja dopiero niedawno zacząłem grać w Minecrafta. To prawda.
prawda, ale to jest podstawowy, ale to jest podstawowy skok, który musisz dwa razy W kliknąć po dobra, prostu. Ale... Ja nie gram w Minecrafta często. Okay. Dzisiaj cały dzień grasz już, powinnaś być rozgrzana. Grałam cały czas i zginęłam. Zginęłam. No nie, to jest głupie. Ten Jagieł chyba nie wie, jak ja umiem no robić. No jak, przecież ja tu normalnie przeskakuję. Ale... Patrz, lecisz przez skok, drugi, jeden, trzeci. Jak ty mogłaś zginąć z wysokiego miejsca upadając? Jak? Jak to jest możliwe? Zapraszam to jeszcze raz. Dobra, będziesz robić ten... Uwaga, tu. Zapraszam. Lecisz. Dobra. No. Ale na to, no, tak? No podwójny, tak. Podwójny, no. O, jest. Patrz jak prosto. Jeszcze łatwiej. Jest. I co teraz? O nie. No i tu. Ojej. Kliknęłam przypadek A. Dobra, jak ja myślałem, że to będzie... Jagieł mówi, nie, to proste, ona to robi w minutę. Mamy 5 minut filmu. No dobra, czekam. Ostatni raz. No, no, dobrze. Ziemniaki mi tam spadły. Dobra, dobra. Dam ci, leć już. Oj, głupie to jest. Dobra. Wobec Jagiełowi, że jest trudne. Tutaj, lecisz dalej. Uwaga, no. Tu musisz, tak, kajf tam, tu. A. Ale po co taki łukiem, po co? No właśnie mi to niechcący tak wycho... Możesz, zaraz zginiesz. Wiem. Tu jak dolecisz, to... O, rzucam ci... No dobra, dobra, dobra. No już doleć do końca, na końcu ale czeka... Ale mam jedno życie. No to, no to trudno, na końcu czeka na ciebie nagroda. Jak nie doskoczysz, to... No to koniec. Uwaga, ja uwaga, ostatni! Jest. Moje z gratulacje. Przed tobą labirynt, labirynt z miodu, no, proszę bardzo. W ogóle przejdę to w minutkę, to trzeba po prostu rozwalić. Ale nie, nie rozwalaj tego, nie można tak niszczyć dobrze, mapy. Dobrze, 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 ale to się można jeść? To nie można, się to nie można. Dobra, nie, nie wiem, czy tu już zniszczyłaś mapę, czy nie. Ja nie wiem już, gdzie iść. Nie zniszczyłam. Dobra, ja widzę, gdzie jest koniec, to widać przez ten miód, jak co. O kurczę, źle poszedłem. Ja sam tego nigdy nie przyszedłem. O, tu. Dobra, jestem na końcu, musisz do mnie dotrzeć. Masz? No, teraz patrzę na siebie, uwaga. Widzę swój nick. Dobra, widzę cię, okej, okay, tu przechodzimy przez tunel, jest dobrze. No powiem ci tak, jesteś strasznie daleko, nie? Od miejsca docelowego. Dobra, tu nie. Mam mu ufać? No tak, no, to przecież tak. Ja chcę, żebyś to przeszło jak najszybciej, nie? Dobra. Dobra, źle. Trudne to jest trochę. Tu, dobrze, dobrze idziesz. No jesteś blisko. Ale tam źle. Dobra. Dobra. No to może tu? Tu też, tu właśnie tu przyszłaś przecież. A. Dobra, to tu. Okej. Okay. Tutaj, tu. Jesteś źle. Ojej, to tu. O! O! Tu dobrze. O, to źle! No nie, ja myślałam, że już to... O. Jest, no poszło! Dobrze. Poszło, dzień dobry. No to słuchaj, no to nie, ja już ci nie daję podpowiedzi. W tym momencie wychodzę... masz... No to proszę bardzo, 2 plus 2 razy 2. Dobrze. Pierwsze jest mnożenie. 2 razy 2, 4. Dobrze. Plus 2, 6. Bardzo łatwo. To lecimy dalej. Prosta matematyka. Czy istnieją elektryczne creepery w Minecraft? Tak. Dobrze. Jak się robi ciasto? Wybierz odpowiedni crafting. Na logikę. No. Na logikę się nie da. Dobra, no to, to który jest odpowiedni? To. No, dobrze, kurczę, dobrze. No. Który killów jest najszybszy? To killów może być szybki? Aha, no tak, prędkość kopania, nie? No, czekaj. Złoty czy netherite'owy? No, tak teoretycznie to złoty, ale może netherite'owy. Nie. Co, co nie? Zobaczyłaś, co? No, czym najszybciej zniszczysz pajęczynę? No, czym najszybciej zniszczysz pajęczynę? Ale co, taką prawdziwą w życiu? Nie no, w Minecrafcie. Aha, no bo co, takie rysunki z życia? Nie, 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 po prostu takie wziąłem. No. To. No dobrze. No i dobra, przeszłaś pytania za pierwszym razem, to myślałem, że na czym się tu wyłożysz. No to słuchaj, to co ostatnio, szukałem przycisku. Zobaczymy, ile ci to zajmie. Najgorsze. Ja tu stoję przy drzwiach i już wciskam S i tylko, jak tylko znajdziesz ten przycisk, to ja, że tak powiem, się ewakuuję.
No powiem ci, że ja wiem, który to jest przycisk. No bo ty wszystko wiesz. I ci nic nie powiem, nie powiem ci, który to przycisk, musisz sobie sama go znaleźć. Właśnie, bo ja nie chciałam. Okej. To ci nie daję w takim razie. No. No bardzo. Ty nie stoisz na nim, pozwól się. Nie, no nie stoję na przycisku. Dobra, to nie tak! To jest po prostu źle skonstruowana mapa! Patrz, bo to miał być ten guzik! To jest źle skonstruowana mapa! Jagiem, co to miało być? Dlaczego bym przycisk? Masakra! No dobra. Stoi na przycisku! Słuchaj. Przed tobą kolejne zadanie, a mianowicie ogromna ilość drzwi. Musisz znaleźć, gdzie jest wyjście. Oj, zaraz coś czuję, że się będzie kręcić we łbie. Kręcić we łbie się będzie. Ej, czemu mi to zamykasz? Nie zamykam, to się samo zamyka. To jest tak zrobione, żeby się samo zamykało. Żebyś nie wiedziała, skąd przyszłaś, żebyś nie wiedziała, gdzie pójdziesz, żebyś nie wiedziała, gdzie jesteś. Żeby totalnie zdemolować twoją orientację w terenie. To jest mega trudne. To nie jest mega trudne. Ja już widzę, pokazałem, gdzie trzeba iść. Widzowie, trzeba pójść tutaj. Tu, okej. Ale widzę, że jest Tosia jak najbardziej daleko. Dobra, cicho. No i co? To jest mega, ale ty byś sam tego nie zrobił. Zrobiłbym to lekko. Nie? Lekko bym to zrobił. Ty, już nie mogę powiedzieć, że ja po prostu poszedłbym do najdalszych drzwi, jakie są tylko możliwe. Czyli poszedłbym max przed siebie, max w prawo i bym był na miejscu. Po prostu wybraliśmy najdalsze drzwi od miejsca, z którego zaczynałaś. Prawo. No. Czyli tu gdzieś. No nie wiem. Szukaj. Nie no, wkurzy mnie to. Wkurza mnie to. O, jest ciężko, co? Czekaj, ja już wiesz co zrobię, stanę w twoje oczy, żeby widzieć, co ty widzisz. Oj, lecimy przez drzwi. No tu nic. Tutaj też nic. No, ja już nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Nawet nie możesz tam zerknąć. Jest. To jest to, skąd ty przyszłaś. Teraz mnie nie wkurzajcie. No to... No słuchaj, ja ci dałem podpowiedź w sumie, nie? Ty dałeś prosto. Czyli teraz powinnam dotrzeć. Nie wiem. Cały czas prosto, w prawo albo w lewo. Prawo chyba, nie? Jest, co w prawo? To jest mega trudne, ja nie umiem. Nie jest mega trudne, to jest mega proste. Ale... nie. Już byłaś tak blisko. No, jest! Masakra. Pora na kolejny parkour. Tym razem... Słuchaj, zatrzymaj się w tym momencie, ponieważ nie wiem, czy ty sobie... Ja muszę przypomnieć ci o zakładzie, który my mamy. A. Tak swoją drogą, ty już zginęłaś. Ale to było takie fair. Ale zaliczę, że nie zginęłaś ze względu, jakby po prostu zginęłaś, bo nie miałaś życia, bo z tego nie regenerowałaś. Bo się tak szybko nie przymknę na to oko. W tym momencie masz parkour. Jak go nie przejdziesz, to przegrywasz dychę. Proszę bardzo, a możesz lecieć. On ma jakieś takie, że do góry się patrzy. Nie. Tu po prostu musisz skakać po tym, co widzisz. O nie, takie płatki są najgorsze. No, jest! Ojojojojojoj! Nie! Nie! Let's go jeszcze raz. Za dużo paniki. Skoczyłaś na drabinę, trzeba było się zatrzymać. Głupie to. Nie, to nie jest głupie, to jest bardzo mądre, tylko po prostu musisz spokojnie zrobić. Skoczyć na jedną draminę, z drugiej skoczyć na drugą powoli, a nie za jednym razem, bo tego się nie da zrobić za jednym razem. No widzisz, tu zatrzymujesz się, no ale musisz, nie no, ty musisz stanąć sobie bokiem i ten. Dobrze, i, to no, i po jeszcze prostu, raz. No proszę bardzo, ale dychy już nie masz. A tam dycham. Ajajajajaj, no ty nie, źle to robisz, było. Bo ty się patrzysz na ścianę, ty nie patrzysz na ścianę, patrz się przed siebie, tak jakbyś chciała lecieć. Gdzie ty jesteś? O. Skocz, patrz, pokażę ci. No dobra, no. I teraz stań, nie, no, ale gdzie ty się patrzysz? No patrzy się prosto przed siebie, tak? No to tak nie. Stajesz tu, patrzysz się w tą stronę i skaczesz tak. A nie, że patrzysz się w ścianę, ściana cię stopuje, jak patrzysz się w ścianę. Czyli nie możesz wtedy nabrać tak? Sprinta. Ojoj. Tak, zdecydowanie, na pewno nie. No, jeszcze raz. To jest bardzo prosty parkour. No tu jeszcze na końcu są drabinki. No myślałam, że na tym się uda. Oj, Jagieł, to jest chyba za trudne. Co?
Stasia, czy nie? No za trudne, no. No co za, ale ty, jak się cieszyłaś, że mówiłaś, fajnie, niech będzie trudniejsze, bo za łatwo ostatnio było. Bo nie wiedziałam, że będzie aż takie trudne. I dobra, skipujemy to, skipujemy to, nie wyrzuć drabinki, nie zaliczam tego i tak zginęłaś to kilka razy, lecisz zaraz z tym. Tu, proszę na świnie wejść, proszę, proszę rozkminić to. Proszę na świnie usiąść. Ale heca. Ale fajne. Na no świni i, jeszcze nie byłam. No i lecimy tutaj po prostu. Na piechotę byłoby szybciej, ale na świni jest... Na świni jest mega wolno. Z tego, ale lepiej widzę. Niż na łódkach. Na łódkach się trudno robiło. No to prawda, to prawda. A tu będziesz miała teraz utrudnienie, które ja sam wymyśliłem teraz. Jakie? Nie wiem, jeszcze właśnie szukam tego utrudnienia. Będzie się on nazywać. Nie, to ja muszę szybko to... Szybko muszę... szybko krówka, szybko krówka. Czemu stoisz w miejscu? Co się stało? Czemu ty idziesz z buta? Ja już przeszłam! Nie, 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 świni nie... A, dobra, przyszła za tobą. Przyszłam. Ej! Ej, ja czym mi to bić? No i głupia. Ale słuchajcie, ja w ogóle nie mam narzędzi. No, po co ja się... miałam ręką to bić? Nie. Przy mnie... Tu. Spokojnie, zaraz się tu tepnę. Dobra, w tym momencie przed tobą są narzędzia, które masz do wyboru. I teraz słuchaj, będziesz musiała zabić tutaj kilka mobów. Za tymi drzwiami, więc dlatego przydadzą ci się te narzędzia. Ja na twoje miejsce zabrałbym, nie wiem czy wszystkie, ale zabrałbym coś na pewno, bo może ci się przydać. A mogę wszystko? Jak chcesz, to zabierz wszystko. I to jest przecież życie. Można wszystko, to biorę wszystko. To oczywiście, zabierz sobie wszystko, oczywiście, jak najbardziej. Zakładamy... Miecz jest na pewno potrzebny. Buty. Wezmę sobie, czemu nie? Lepiej zabrać wszystko. Zabierz wszystko w takim razie. A ja już czekam za że tak powiem, przejściem. Co to jest strony ząb? Trój ząb. Nie wiem, ale już możesz tu iść. Ja się boję. Czefele. No bo... No na Endermana nie mogę się patrzeć. Dobra, dam ci podpowiedź. Ogólnie... Musisz zabić Endermana, żeby przejść dalej. Albo sama możesz lecieć... przejdę dalej. Dobra, no to leć. Ojoj. Myślałam, że tam jest jakiś portal, że mam tam wpaść, tam dalej gdzieś poladę. Nie zaliczyłaś. Ale to było nie... Oj. O, drugi raz nie zaliczyłaś. O, trzeci, zginęłaś. Dobra, dalej lecimy, zapraszam tutaj. No niestety, nie zabiłaś mobów. Już nie masz itemów, już byś tego nie zrobiła, musimy lecieć dalej. Tam miałaś zabić Endermana po to, żeby po prostu zdobyć perłę i przelecieć przez ten fragment. Dobra, gdzie ty jesteś? Aha, ty znowu sobie spadłaś, tak? Dobra, tu, za obraz zapraszam. Teraz zrobię to dobrze. Teraz już za późno, już lecimy dalej. Już nie masz itemów, straciła się. Proszę znaleźć przejście do następnego etapu. Dobra, to będzie pewnie gdzieś wysoko. Może pewnie i będzie gdzieś wysoko, a pewnie i będzie gdzieś nisko. Ej, nie ma nigdzie jakby. To nie jest prawda. Jak to nie jest prawda. Ja już pokazałem widzom, gdzie to jest i widzowie wiedzą, że byłaś blisko, a już jesteś daleko. Byłam blisko? Byłaś. Byłam. A, tu się dopiero ten. Tu się przyszło. Tu się przyszło, a tu się wyszło. Tu pewnie. No i gdzie? Gdzie mamy to przejście? Ale to trudne jest. To nie jest trudne, jest bardzo proste. Co to za obraz? Zwykły. Dobra, no szukaj, szybko, speedrun, bo trzeba lecieć dalej. No ale to jest serio trudne. Jak ja mam doskoczyć na ten trudne. Główny? Co to za obraz? No to leżał coś. A, bo zniszczyłaś tutaj. Ci ten na pewno nie. No, ja nie wiem. Podsadź mnie. Patrz, widzisz tą czaszkę? No. No to dobrze, że widzisz, bo ja już jestem dalej, ja przeszedłem przez ten obraz. Przez tą czaszkę? Nie, przez tamtej czaszki to ty przyszłaś. No, nie gadaj. Ale są drzwi. Nie, musisz podskoczyć po prostu. Dobra, aha. Lecimy dalej. Zapraszam, teraz labirynt. Labirynt na czołgającego się. Czołgającego się świra. Nie wiem, gdzie chcesz będzie iść. Trudne. Podejmij sobie decyzję. Tu. Dobra, no to idź tam w takim razie.
Dobra. Nie ma uliczek. Co nie ma uliczek? No bo to jest ślepa uliczka po prostu, dlatego nie ma uliczek. A, to dobrze. Tak? Dobrze, że to jest ślepa uliczka, że będziesz no się wracać? Nie wiem. No chyba niebowolno jestem. A ja pływam po suficie. Widzisz to? No bo ty jesteś jakiś inny. Ja jestem inny, jestem magiczny. Magiczny. Mhm. Dobra. Tutaj dobra, no, no tak, tak, no. To tędy, no to... Ja wychodzę tutaj, prawda, i patrzę na ciebie na spektatorze. No słuchaj, to wcale nie był labirynt. A to jest tak naprawdę ostatnia rzecz, która jest dla ciebie tutaj do pokonania, ponieważ w tym momencie, no po prostu pójdziemy sobie do góry i ukończyłaś Creepera. O, którym ja chciałam coś jeszcze. Chciałaś coś jeszcze, ale ty jakby wiesz, miałabyś na pewno lepsze wrażenia z tego Creepera, który jest właśnie tam, gdybyś przeszła wszystko, a nie, że ci to skipowałem, bo nie dawałaś rady. Wiem, no dobra, ale... widzowie, kolejne więzienie z moją siostrą, tym razem Creeper za nami. Jeżeli chcecie kolejne miejsce, do którego zamknę moją siostrę i które będzie musiała przejść, dajcie znać w komentarzu, w czym powinienem ją zamknąć, a my takie coś przygotujemy. No i oczywiście moja siostra przejdzie kolejną mapkę dla niej specjalnie przygotowaną.